Tomasz Jaroszek, Inwestor TV i spółki z wyższej półki, a dzisiaj z nami spółka Gekoplast i jest z nami pan prezes, pan Piotr Górowski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, dajmy na to, że inwestorzy, którzy są zainteresowani, czy to wynikami, czy dobrym obrazem na wykresie, chcieliby poznać trochę bliżej sam profil spółki, jak to wszystko się zaczęło, skąd się wzięło i na czym tak naprawdę dzisiaj Gekoplast zarabia. Jakby pan mógł w kilku zdaniach przybliżyć nam spółkę, inwestor. Spółka Gekoplast powstała 5 lat temu. Naszą główną lokalizacją jest Krupski Młyn. To jest miejscowość zlokalizowana na Śląsku pomiędzy Lublińcem a Katowicami. Powstaliśmy z połączenia dwóch firm, które w tym czasie zostały nabyte. Jedna właśnie w Krupskim Młynie, druga, która nazywała się Gekokart, funkcjonowała w Tarnowskich Górach. Kupiliśmy dwa zakłady, które funkcjonowały w tym samym obszarze rynkowym, które produkowały podobne wyroby, jednak często ze sobą konkurowały, a z drugiej strony wymagały szeregu działań naprawczych. Przez te 5 lat dokonaliśmy gruntownej naprawy tych dwóch firm, połączyliśmy je w jeden organizm i od końca 2013 roku funkcjonujemy jako już jednolity, skonsolidowany podmiot Gekoplast, spółka akcyjna. Spółka zajmuje się produkcją płyt z tworzyw sztucznych i wyrobów z tych płyt. Naszym sztandarowym wyrobem jest płyta komórkowa. To jest wyrób, który jest substytutem tradycyjnej tektury falistej, czyli płyta o charakterystyce takiej jak tektura, jednakże posiadająca szereg zalet i przewagi, które tworzą przewagę w stosunku do tektury, jak choćby to, że można ją stosować wielokrotnie. To jest nasza główna linia produkcyjna, produkcja samej tej płyty, jak i opakowań z tej płyty. W zakresie tego asortymentu jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku Europy Środkowej oraz znajdujemy się w pierwszej piątce producentów europejskich. Oprócz płyty komórkowej i wyrobów z płyty komórkowej, naszym drugim podstawowym asortymentem jest płyta pełna, czyli też płyta z tworzywa, jednakże o strukturze takiej jednolitej, bez otworów w środku. I ten segment rynku również próbujemy opanowywać i coraz w większym stopniu na nim się pojawiać. Czyli żebyśmy dobrze też zrozumieli całe otoczenie, środowisko pana branży, rozumiem, że mówimy tutaj o kilku dużych graczach europejskich. Ten rynek raczej nie jest mocno rozdrobniony, tylko mówimy raczej o wyścigu tych większych firm. Rynek płyty komórkowej to fragment ogromnego rynku tworzyw sztucznych, tak naprawdę swego rodzaju nisza na tym rynku. I rzeczywiście jest tutaj kilku istotnych graczy europejskich i my plasujemy się w ścisłej czołówce tych podmiotów. A jakbyśmy powiedzieli o takim podziale przychodów, jaka część jest jeszcze mniej więcej oparta o rynek wewnętrzny Polski, a jaka część już oparta o eksport? Bo wiem, że przygotowując się, dobrze poznając państwa spółkę, wiem, że część tego skupiona jest też na rynku chociażby niemieckim. Tak, zdecydowanie tak jest. Praktycznie połowa naszej produkcji tradycyjnie od lat kierowana jest na rynek europejski. I rzeczywiście w zdecydowanym stopniu trafia to na rynek niemiecki. A myślą państwo o tym, żeby zwiększać raczej kwestię eksportu i zmniejszać ten rynek wewnętrzny, gdzie już jeśli są państwo liderem, to rozumiem, że też to pole do wzrostu wewnątrz kraju może nie być już aż takie duże. Tak, rzeczywiście tak jest. Oczywiście nie zamykamy się ani na rynek krajowy, ani na rynek zewnętrzny. Nie myślimy też tylko w kategoriach rynku europejskiego czy w rynku Unii Europejskiej, ale również staramy się być poza Unią. Natomiast w zależności od tego, jak sytuacja na rynku się przedstawia, będziemy próbowali lokować wyroby i w Polsce, i za granicą. Natomiast faktycznie wydaje się, że ten rynek polski jest po pierwsze jeszcze stosunkowo młody w zakresie stosowania naszych produktów, po drugie zdecydowanie mniejszy niż rynek europejski, na którym potencjalnie znajdziemy znacznie więcej miejsca. A jak pan ocenia? Myśli pan, że możemy gdzieś jeszcze dołączyć i jeszcze wyżej do tej czołówki ze względu chociażby czy na niższe koszty pracy w Polsce, czy chociażby ze względu na położenie, no bo świetna logistycznie w samym środku Europy tak naprawdę do transportu położona jest Polska? Tak, na pewno i samo położenie Polski na mapie Europy, jak i naszego zakładu na Śląsku z doskonałą lokalizacją, połączeniem transportowym z rynkami, na które dostarczamy nasze wyroby, są naszym atutem.
A co się wydarzyło? Czy coś się zmieniło, można powiedzieć, jeszcze w spółce po wejściu na rynek kapitałowy? Stawiacie sobie nowe cele, nowe strategie związane z wejściem na ten rynek? A czy wejście na rynek kapitałowy, na ten tak zwany mniejszy rynek, jest tylko etapem pośrednim? I w tym czasie, w którym jesteśmy na tym rynku, chcemy pokazać się inwestorom, chcemy pokazać swoją wiarygodność, zbudować pozycję na tym rynku. A jeżeli chodzi o naszą działalność operacyjną w tym czasie, to koncentrujemy się na konsumpcji inwestycji i działań rozwojowych, które zrealizowaliśmy w poprzednich latach. Czyli tak naprawdę ten rok, w którym my funkcjonujemy na giełdzie, będzie tym rokiem, kiedy pokażemy rynkowi, pokażemy otoczeniu, że to, co zrobiliśmy do tej pory, czyli i restrukturyzacja, i nasze wewnętrzne zmiany, i dostosowanie do wymogów rynku, ale przede wszystkim inwestycje i poszerzenie naszego asortymentu, sprzedaży oferowanych produktów, zdecydowanie poprawi naszą sytuację, nasze wyniki. I to ma być ten element pokazania rynkowi, że to, co zrobiliśmy, to, co zapowiadaliśmy, zostanie zrealizowane, że jesteśmy wiarygodni i w momencie, kiedy będziemy chcieli się przenosić na główny rynek, będzie to naszym niewątpliwym atutem. To w takim razie dopytam jeszcze, ja sam jako inwestor indywidualny, nie do końca jeszcze znając pańską branżę, ale z perspektywy inwestycyjnej wiem, że państwa inwestycje skupiają się na technologii, czyli idąc takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, czy w związku z nową technologią, nowymi produktami, to jest kwestia wyprodukowania produktów wysokomarżowych w celu zwiększenia zysków? Są dwa aspekty. Z jednej strony inwestycje są nakierowane na zwiększenie mocy produkcyjnych, żeby po prostu produkować wyrobów więcej, bo w niektórych asortymentach potrzebujemy zwiększonych mocy produkcyjnych, ale równocześnie wprowadzamy nowe wyroby, nowe asortymenty wyrobów. Tak jak wprowadziliśmy do naszej oferty tak zwane layer pady, czyli przekładki transportowe, które zastępują tradycyjną przekładkę papierową. To jest wyrób oparty na płycie komórkowej, czyli potrzebowaliśmy w tym celu wyprodukować więcej płyty komórkowej, a jednocześnie urządzenie, które będzie tą przekładkę z tej płyty wytwarzało. Z drugiej strony zamontowaliśmy dwie linie do produkcji płyt pełnych, które są poszerzeniem naszej dotychczasowej gamy oferowanych wyrobów w tym zakresie, oferujące i szerszą płytę, i o bardziej złożonych charakterystykach technologicznych, składającą się z kilku warstw, taką, która w rzeczywistości odpowiada zapotrzebowaniu rynku. Panie prezesie, w takim razie ostatnie pytanie na koniec. Wiem, że główny parkiet jest w planach. Czy możemy już jakiś przybliżyć okres, kiedy mniej więcej państwo planują, jaki jest zamiar wejścia na główny parkiet? Mówimy oficjalnie, że to potrwa 12 do 18 miesięcy od momentu debiutu na New Connect, czyli najpóźniej to będzie w połowie przyszłego roku, aczkolwiek wydaje mi się, że ten proces może odbyć się trochę wcześniej i być może jeszcze w tym roku, bądź na przełomie 2015 i 2016 to nastąpi. Dobrze. Pięknie dziękuję. W takim razie trzymamy kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z nami był pan prezes spółki Gekoplast. Po więcej spółek z wyższej półki zapraszam na Inwestor TV. Tomasz Jaroszek.